Witam Państwa w kolejnym materiale na kanale Centrum AGD.com. W tym filmie chciałbym Państwu opowiedzieć o zlewowakach stalowych, czyli o temacie, którego tutaj jeszcze nie poruszałem na tym kanale. Natomiast skupię się na komorach stalowych, czyli to, co Państwo widzicie tutaj. Po mojej lewej stronie znajduje się komora stalowa od firmy Franke. Jest to model serii BXX. BXX jest to zlewozmowak, który jest w ofercie właśnie firmy Franke już od dobrych kilku lat. Jest to zlewozmowak, który cieszy się naprawdę wysoką popularnością wśród naszych klientów. Dlaczego? O tym opowiem w dalszej części tego materiału. Po mojej prawej stronie z kolei znajduje się zlewozmowak od firmy Falmec. Falmec na przełomie 22 i 23 roku wprowadził do swojej oferty systemy Water. Są to m.in. zlewozmywaki stalowe, ale również i baterie, akcesoria. W dalszej części tego materiału chciałbym Państwu powiedzieć, dlaczego warto zdecydować się na zlewozmywak stalowy do Państwa kuchni. W przypadku zlewozmywaków stalowych uważam, że dwa czynniki mają kluczowy wpływ na jakość końcową produktu. Pierwsza to jest stal. Te dwa zlewozmywaki są wykonane z doskonałej jakościowo stali o odpowiedniej grubości. Mianowicie te zlewozmywaki są wykonywane ze stali o grubości 1 mm. Druga kwestia to jest proces produkcyjny. Może odłożę tego na chwilę, będzie mi to łatwiej pokazywać, ponieważ obydwa te zlewozmywaki są produkowane w ten sam sposób. Mianowicie one są spawane. Proces produkcyjny polega na tym, że przyjeżdża na fabrykę, do fabryki przyjeżdża arkusz stali, on jest odpowiednio docinany, później jest składany i wtedy jest spawany, czyli w tym momencie mamy spawy na każdej z krawędzi. Dlaczego to jest tak istotne? Bo znowu się posłużę tym zlewozmywakiem. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację taką. Mamy tutaj grubość stali 1 mm, w ogóle przyjeżdża arkusz stali właśnie o grubości 1 mm. Wsuwa się go w prasę, prasa go naciska i w tym momencie, jeśli on by nie był spawany, tylko właśnie byłby prasowany, to stal na tych ściankach bocznych nie miałaby już 1 mm, ponieważ byłaby znacząco rozciągnięta. Dlatego właśnie zlewozmywaki Falmec i Franke są spawane, żeby utrzymać pełną grubość stali 1 mm każdej części komory. To, co bardzo wielu klientów pyta, mianowicie, co to jest to? Tutaj mamy po jednej stronie, po drugiej stronie od dołu, jak i też od frontu. I to dotyczy zarówno Falmeca, jak i Franke. Są to maty antywibracyjne. Te maty antywibracyjne mają za zadanie de facto wygłuszenie zlewozmywaka, ponieważ w momencie, kiedy korzystalibyście Państwo z zlewozmywaka i po prostu woda by do niego, nie wiem, leciała czy kapała, mógłby pojawiać się rezonans. Te maty właśnie antywibracyjne mają zadanie powstrzymanie tego rezonansu. Jednym z najczęstszych pytań naszych klientów dotyczących zlewozmywaków stalowych jest to, czy to jest dobry wybór. Uważam, że tak, natomiast jeśli są spełnione te trzy kryteria, o których mówiłem wcześniej, czyli jakość stali, grubość stali oraz proces produkcyjny w postaci spawania. Jeśli te trzy parametry są spełnione, to uważam, że zlewozmywak stalowy jest doskonałym wyborem, ponieważ będzie się charakteryzował niesamowitą odpornością na trudy codziennej eksploatacji. Kolejna kwestia, tutaj bardziej w formie ciekawostki, ale uważam, że warto o tym powiedzieć. Mianowicie odporność na szoki temperaturowe. Franke dla modeli m.in. BXX podaje, że krótkotrwała odporność na szoki termiczne wynosi do 500 stopni, czyli niech to Państwu uzmysłowi, jak odporne są komory stalowe na trudy codziennej eksploatacji. Kolejnym pytaniem, które pojawia się bardzo często, jest odporność na wszelkiego rodzaju zachlapania, zabrudzenia, odbarwienia. Zlewozmywaki stalowe charakteryzują się niesamowitą odpornością właśnie na przyjmowanie wszelkiego rodzaju zabrudzeń. I tutaj też kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. Nie bez przyczyny stal jest wybierana najczęściej do gastronomii, ponieważ utrzymanie właśnie wnętrza w higienicznej czystości w zlewozmywakach stalowych nie stanowi problemu. Kolejnym pytaniem to jest odporność mechaniczna. Tutaj nie będzie tak łatwo na to odpowiedzieć, ale to rozwinę to za sekundę. Spośród trzech najpopularniejszych materiałów, jeśli chodzi o zlewozmywaki kuchenne, takie do użytku domowego, mamy stal, konglomerat granitowy i ceramikę. Uważam, że stal jest materiałem tym najbardziej odpornym na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Natomiast, żeby tutaj zachować obiektywizm, muszę też powiedzieć o jednej rzeczy. Zlewozmywaki stalowe są relatywnie proste do zarysowania, więc też o tym Państwo pamiętajcie, właśnie decydując się na zlewozmywaki wykonane ze stali. Coraz częściej wśród naszych klientów pojawiają się pytania dotyczące instalacji młynka do odpadów do zlewozmywaka stalowego. Bardzo wielu klientów obawia się, że instalacja młynka do odpadów właśnie do komory stalowej będzie powodowała przenoszenie wibracji z młynka na komorę, padanie komory w rezonans, no i przez co drastyczny wzrost głośności. Tutaj chciałbym Państwa uspokoić, ponieważ komory wykonane z grubej stali, między innymi takie jak te, które tutaj Państwo widzicie, wyposażone właśnie w te maty antywibracyjne, tutaj nie występuje to zjawisko. Tak, przynajmniej tak jak z klientami rozmawiam, którzy korzystają już właśnie z tego typu rozwiązań u siebie w domu,
nie odczuwają jakby negatywnych skutków przejścia z konglomeratu granitowego na zlewozmywak stalowy, jeśli chodzi o używanie młynka i o wzrost głośności. Falmec na moment nagrywania tego materiału posiada w swojej ofercie dwie grupy modelowe, jeśli chodzi o zlewozmywaki. Jest to Como i Garda. I tutaj ciekawostka na sam początek. Nazwy zlewozmywaków są zaczerpnięte od jezior włoskich. Natomiast jeśli chodzi o kapy, na przykład mamy Murano i Burano, są to nazwy od rejonów we Włoszech. Więc taka ciekawostka, jeśli chodzi o nomenklaturę falmecowską. No ale teraz tak, przechodząc już do konkretów. Modele z serii Como, czyli ten, którego Państwo tutaj widzicie, może będzie łatwiej w ten sposób, jak go pokażę, dzielimy de facto na dwie podgrupy właśnie w serii Como. Mianowicie tam, gdzie mamy literkę F w symbolu, dokładniej w numerze katalogowym, tam mamy dodatkowo obrobioną krawędź. I ta krawędź jest gładka i te zlewozmywaki są przeznaczone do nałożenia na blat lub też do zlicowania na równi z blatem. Z kolei tam, gdzie mamy literkę U, tam to są komory typowo do podwieszenia pod blatem. To, co jest jeszcze też istotne, właśnie model Como 50 z literką F, czyli ten, którego Państwo tutaj widzicie, jest to obok właśnie tego samego modelu z literką U. Moim zdaniem będzie to jedna z najpopularniejszych wariantów, jeśli chodzi o zlewozmywaki Falmeca w ofercie, ponieważ mamy komorę o wystarczająco dużej szerokości, czyli 50 cm, natomiast mieści się on do szafki o szerokości 60 cm, czyli mamy dużą komorę, ale jednocześnie pasującą do takiej standardowej zabudowy. Jeśli chodzi o gamę modelową z serii Como, ona składa się naprawdę z bardzo wielu modeli. Mamy tutaj to, co Państwo teraz widzicie, jest to zlewozmywak składający się z półtorej komory, jest to Como 1831 albo 3118. Są to zlewozmywaki, które mają komorę dużą po lewej albo po prawej, czyli też możecie Państwo dopasować jakby ten układ do Państwa potrzeb. No, przechodząc już do tych pojedynczych komór, mamy Como 70, Como 50, Como 45, Como 40, 34 i 18. To, co jest istotne, każda z tych cyfr dotycząca właśnie na przykład przy Como 50, tak jak tutaj jest, dotyczy szerokości wewnętrznej komory. Czyli w momencie, kiedy decydujecie Państwo na Como 34, wiecie o tym, że ta komora w środku będzie miała 34 cm. I analogicznie Como 70 będzie miało komorę wewnątrz o szerokości 70 cm. Te zlewozmywaki tutaj niestety jeszcze w momencie, jak nagrywam ten film, nie przyjechały mi akcesoria, które pasują, ale też Państwo zresztą tutaj zobaczycie. Mamy szeroką gamę akcesoriów pasującą zarówno na zlewozmywak, jak i też pasujących do jego uzupełnienia, jeśli chodzi o wyposażenie. Czyli mamy deski, mamy wkładki, mamy rolmaty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zresztą widzicie Państwo cały czas to zdjęcie. Mamy możliwość doskonałego dopasowania tego zlewozmywaka do Państwa potrzeb. Drugą grupą modelową, jeśli chodzi o zlewozmywaki od Falmeca, są to modele z serii Garda. Garda są to zlewozmywaki przeznaczone do instalacji jako licowane na równi z blatem lub też nakładane na blat. Natomiast tak, tutaj wynika to m.in. z ich konstrukcji, ponieważ tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy ten kołnierz do instalacji akcesoriów, m.in. baterii, korka automatycznego. Modele z serii Garda dostępne są w bardzo zróżnicowanej gamie modelowej, czyli mam tutaj na myśli model 1831 i 3118. I tak jak już się pewnie Państwo domyślacie, 1831, czyli mamy komorę małą 18 cm, dużą 31. Z tych pojedynczych komór są dostępne modele o szerokości 70, 50, 40 i 34. Dzięki tak szerokiej gamie modelowej będziecie Państwo w stanie dobrać właśnie szerokość tej komory do Państwa potrzeb. I tak samo jak w przypadku modelu Como, mamy tutaj możliwość dopasowania i dobrania akcesoriów tak, aby poprawić jeszcze funkcjonalność tego zlewozmywaka. Przechodząc do omówienia zlewozmywaków firmy Franke, mianowicie modeli Box, BXX. Szeroka gama modelowa, jeśli chodzi o szerokość modeli Box, składa się z wariantów, jeśli chodzi o komory w środku, od 16 aż do 68 cm. Dzięki tak szerokiej gamie modelowej możecie Państwo dobrać ten zlewozmywak tak, aby najlepiej odpowiadał do Waszego projektu kuchni. To, co jest też bardzo istotne, tutaj na przykład jest najpopularniejszy model z serii Box BXX w naszej ofercie, mianowicie model BXX 210x110-50. Ten model charakteryzuje się dużą komorą wewnętrzną, ponieważ mamy 50 cm szerokości, a do tego wszystkiego pasuje idealnie w wersji podwieszanej do szafki o szerokości minimum 60 cm, czyli to jest taki jak najbardziej uniwersalny wymiar tego zlewozmywaka. I tu ważna uwaga, model o szerokości 54 cm już niestety w wariancie podwieszanym nie zmieści się do szafki 60.
No ale teraz tak. Modele z serii Box BXX pozwalają na montaż na każdy z trzech sposobów. Czyli wybierając model właśnie ten na 50, możecie go Państwo założyć w wersji nakładanej na blat, licowanej na równi z blatem lub też właśnie jako komorę podwieszaną. Niesamowicie uniwersalne rozwiązanie, ponieważ jeden zlewozmywak pozwala na wszystkie trzy sposoby montażu. Zanim przejdę do omówienia akcesoriów, chciałbym jeszcze opowiedzieć o zlewozmywakach, które składają się z półtorej komory lub też dwóch komor. Model, który ma półtorej komory, jest to zlewozmywak 260x160-34-16. Natomiast wariant, który ma dwie komory, jest to wersja 220x120-34-34. Czyli tutaj ta dwukomorowa wersja ma dwie komory o szerokości 34 cm wewnątrz. Natomiast przechodząc już do akcesoriów, czyli tak, Frankę przygotowało w zasadzie 5 wariantów, jeśli chodzi o akcesoria. Mam tutaj 4, Andy Chief niestety nie dojechał, którego też chciałem Państwu pokazać, ale tutaj będziecie widzieli Państwo teraz zbliżenie. Natomiast tak, przechodzę do tego, co mam przed sobą, czyli mamy deskę z drewna orzechowego, która idealnie nam pasuje właśnie na komorę. Mamy deskę z tworzywa sztucznego. No i teraz tak, bardzo wielu klientów pyta mnie, które rozwiązanie jest lepsze. Czy tworzywo sztuczne, czy naturalne drewno, bo tutaj mamy, tak jak wspomniałem, drewno orzechowe. Każde z tych rozwiązań ma wady i zalety. Drewno orzechowe wygląda nieporównywalnie lepiej, ponieważ, no nie oszukujmy się, to jest prawdziwe drewno. Natomiast tworzywo sztuczne będzie zdecydowanie bardziej praktyczne do takiego codziennego korzystania, ponieważ możecie Państwo pokroić coś na tym, do zmywarki schować, umyć i tyle. Drewna orzechowego nie do końca polecam myć w zmywarce, bo to nie przetrwa za długo. Natomiast z punktu widzenia wizualnego wygląda to pięknie, z punktu widzenia użytkowego no, tworzywo jest jednak lepsze, moim zdaniem. Natomiast tak, mamy też wkładkę ociekową. Ta wkładka, tak samo jak i deski, idealnie pasuje nam do samej komory. No i też mamy rolmatę. Ta rolmata robi świetną robotę w momencie, kiedy chcecie Państwo odłożyć na przykład gorący garnek i w tym momencie na tą rolmatę i nie uszkodzimy samego blatu. No i teraz tak, przechodząc do drugiej wersji modelowej, czyli modele z serii Box z dopiskiem TL. Frankę dla modeli Box przygotowało, można tak powiedzieć, drugą podgrupę modelową, mianowicie wersje, które mają dopisek TL w symbolu. TL oznacza półkę na akcesoria. Ta półka na akcesoria jest dodatkowo wzmacniana. Dzięki tym wzmocnieniom możecie Państwo bez najmniejszego problemu założyć tutaj nawet dużą i ciężką baterię. Modele z serii tych boksów właśnie z dopiskiem TL, w przeciwieństwie do boksów bez tego dopisku, nie umożliwiają instalacji ich jako zlewozmywaki podwieszane. Natomiast w dalszym ciągu możecie je Państwo założyć jako wersje nakładane na blat lub też wersje licowane z blatem. Model, który jest tutaj obok mnie, jest to model 210x54TL, czyli mamy 54 cm szerokości wewnętrznej tej komory. Druga wersja tych zlewozmywaków z dopiskiem TL jest to model 260x34-16TL. Jest to zlewozmywak półtorej komory, również w wersji nakładanej lub licowanej, no również z blatem. W przypadku zlewozmywaków właśnie z półką na akcesoria bardzo często pytanie, jakie klienci zadają, to a czy da się tutaj dołożyć jeszcze dozownik? Dopytywałem, zarówno w Falmeku, jak i w Frankę nie ma problemu żadna z tych firm z tym, żebyście zrobili Państwo dodatkowy otwór, na przykład na dozownik, bez utraty gwarancji. To, co jest istotne, jeśli będziecie Państwo robili ten otwór, zlećcie to komuś, kto wie, jak wykonywać otwory w stali, tak żeby na przykład nie przegrzewać tutaj, bo to, jeśli zostanie przegrzane, to od razu będzie widać takie niebieskie ślady, więc tutaj moja sugestia, zlećcie, jeśli będziecie chcieli ten trzeci otwór, komuś, kto naprawdę wie, jak to robić i już ma w tym doświadczenie. Falmec, wprowadzając do oferty zlewozmywaki, wprowadził również model Komo 50 PVD. Modele z serii Komo 50 dostępne są w trzech kolorach, jeśli chodzi o tą powłokę PVD. Złoty, który Państwo widzicie tutaj, miedziany, jak i też gunmetal. Pierwsza kwestia, o której tutaj powinienem powiedzieć, to jest o co chodzi z tą powłoką PVD. PVD jest to rodzaj wybarwienia stali. Najłatwiej było mi to chyba porównać i tak uzmysłowić Państwu, jak to działa. Wyobraźmy sobie tak, mamy zlewozmywak stalowy, który wewnątrz jest przykryty cieniusieńką warstwą metalu, właśnie w kolorze tym, który chcemy uzyskać i w sposób chemiczny jest to integrowane ze stalą. Czyli to nie jest kwestia lakierowania, tylko jest to po prostu trwale złączona kolorystyka właśnie ze stalą, która tu, w tym konkretnym przypadku, tworzy nam de facto konstrukcję nośną zlewozmywaka. To taki chyba największe uproszczenie, w jakim można by to
wyjaśnić. Natomiast tak, jeśli chodzi o samą powłokę PVD, właśnie integrowanie tego ze stalą sprawia, że ta powłoka wykazuje się niesamowitą odpornością na tle innych rodzajów, jeśli chodzi o wybarwianie stali. Bo tak jak wspomniałem, lakierowanie nie wchodzi absolutnie w grę, no bo tutaj lakier by się nam momentalnie porysował, zdarł, nie miałoby to żadnego sensu. Natomiast powłoka PVD jest to powłoka stale zintegrowana ze zlewozmywakiem i ona charakteryzuje się naprawdę bardzo wysoką odpornością. Tutaj też na przykład rozmawiałem z moim przedstawicielem z Franke i Franke również idzie w kierunku wprowadzenia do oferty zlewozmywaków z serii PVD. Na stronie niemieckiej już są pokazane, w Polsce jeszcze trochę minie, zanim się pojawią. Natomiast tak, to co Państwo tutaj widzicie, to są właśnie dwa modele, które Franke będzie teraz wprowadzało. Jest to model BXM210/110-68 i -40, czyli mamy tą bardzo dużą komorę do szafki 80, tą komorę o szerokości prawie 70 cm i tą mniejszą komorę 40. Tutaj dostępne kolory to będzie antracyt, będzie to złoto i będzie to miedź. No i teraz tak, tak jak wspomniałem wcześniej, rodzaj nałożenia tego koloru PVD jest to jedna z najtrwalszych metod wybarwienia stali, jaka jest w chwili obecnej dostępna dla rynku, między innymi zlewozmywaków. Podsumowując ten materiał dotyczący zlewozmywaków stalowych, mam nadzieję, że udało mi się Państwu przybliżyć parę kwestii związanych właśnie z tym, na co zwracać uwagę podczas wyboru zlewozmywaka. Jeśli chodzi o te dwa produkty, są to produkty porównywalne jakościowo, a tutaj mam na myśli mówiąc porównywalne, są to wzorcowe produkty, czyli tutaj jeśli chodzi o jakość i Falmeka i Franke, są to dwa naprawdę topowe rozwiązania, jakie są dostępne na rynku. Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej ekspozycji, do zobaczenia tych zlewozmywaków na żywo i zobaczycie Państwo, dlaczego to są produkty, które naprawdę uważam, że są jednymi z najlepszych na rynku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych materiałów.